Co takiego wydarzyło się w 2002 roku w Niemczech, co może podważyć istnienie kościoła katolickiego? Transseksualista może zostać ojcem chrzestnym. Mamy dokumenty potwierdzające zainteresowanie Federalnego Biura Śledczego, uwaga, środowiskiem katolików tradycyjnych w USA. Czego obawia się papież Franciszek, zakazując tradycyjnej mszy świętej? Kościół jest w stanie wojny, którą my, katolicy, wygramy. Mandat dla kardynała Rysia do majstrowania przy liturgii i cisza wokół ojca Szustaka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Trudno Być Katolikiem. Ja nazywam się Maciej Świeżyński, a to jest kolejny odcinek serii Podane na świeżo. Zainteresowanych odmawianiem różańca po łacinie pragnę poinformować, że kolejny różaniec już wkrótce. Zgodnie z daną Wam na patronite.pl obietnicą wyruszyliśmy w kolejną podróż i odwiedziliśmy najstarszą córę kościoła. Krótka relacja z wyjazdu do Paryża już wkrótce na naszym kanale. Ta herezja modernistyczna, oczywiście przekształcona, już przepoczwarzona, wzięła rząd dusz nad kościołem. Szatan zawładnie Watykanem. Papież będzie niewolnikiem szatana. Tych słów, które przeczytałem na jednym z transparentów na placu Świętego Piotra, nie zapomnę nigdy. Nasz film dokumentalny Ukryty Skarb Kościoła zbliża się do 400 tysięcy wyświetleń. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym jest prawdziwy katolicyzm i jak wygląda msza katolicka, wejdź na główną stronę naszego kanału i obejrzyj nasz film dokumentalny. Serdecznie zapraszam. Film jest dostępny w kilku wersjach językowych. Jeśli uważasz, że nasza działalność jest warta Twojego wsparcia, dołącz do grona naszych patronów na www.patronite.pl. Wiem, że wielu z Was czekało na modlitewnik, który ułatwia obcowanie z mszą wszechczasów. Mamy go już w naszym sklepie. Zachęcam Was serdecznie do zakupu. Wszystkie linki znajdziecie pod tym odcinkiem. Zanim przejdę do tematów odcinka, krótka modlitwa, jak nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Czy historia zatoczy koło, a kobieta zerwie ponownie owoc z zakazanego drzewa? Ponad 20 lat temu w Niemczech, w trakcie tajnej celebracji niby święcenia, otrzymuje 5 kobiet, dając tym samym początek ruchowi mającemu na celu przeforsowanie w kościele katolickim dostępu kobietom do kapłaństwa. I to wszystko dzieje się pomimo stanowczego sprzeciwu kościoła katolickiego i automatycznej ekskomuniki. Pomimo tego chętnych kobiet nie brakuje, a sam ruch rozrasta się, licząc na dzień dzisiejszy 200-250 członków. I to na całym świecie. Kim są? Jak wyglądają? I czym się kierują kobiety pragnące być kapłanami? Kathleen Blank Rather, mieszkająca na co dzień w Stanach Zjednoczonych, twierdzi, że 2 lata temu otrzymała święcenia i tym samym stała się kapłanką kościoła rzymskokatolickiego. Jak sama zainteresowana, a ja powiedziałbym zwiedzona, twierdzi: każda kobieta kapłan, którą poznałam, przeżyła głębokie doświadczenie poczucia tego głębokiego wołania, wiedząc, że to była praca, do której zostałam powołana. Na myśl przychodzi mi tutaj pani Magda z Łodzi, jedna z nadzwyczajnych szafarek Komunii Świętej, i jej łudząco podobna wypowiedź. Posłuchajcie sami. Jest to dla mnie wielki zaszczyt i wielki dar, że Jezus zechciał, żebym mogła uczestniczyć w takim Jego dawaniu się innym. Jakoś blisko mi jest to świadectwo Marii Magdaleny, która potrzebowała Jezusa dotykać, i ja jako Magdalena chyba odziedziczyłam to pragnienie. Wtedy w programie powiedziałem, że danie przez Kościół możliwości rozdawania Komunii Świętej podczas mszy świętej kobietom jest błędem i preludium do tego, czego kobiety zażądają w kolejnym kroku.
Jak bardzo zły duch musiał zaciemnić umysły tych kobiet, że zdecydował się na tak ryzykowny krok, którego konsekwencją może być wieczne potępienie duszy. Ponieważ przez ten czyn są te kobiety z automatu ekskomunikowane. Są miejsca na świecie, okej, gdzie faktycznie brakuje kapłanów. Tak jest, to jest prawda. I msza święta to rzadki rarytas. Jednak czy to jest wystarczający powód, aby ryzykować nadużyciami liturgicznymi i pozwalać kobietom rozdawać komunię świętą? Takie decyzje Kościoła są sygnałem dla bardziej ambitnych kobiet, jak Olga Lucia Alvarez, 70-letnia Kolumbijka, która twierdzi, że została powołana do kapłaństwa, aby odprawiać msze i udzielać komunii świętej w odległych obszarach Republiki Południowej Afryki, ponieważ tam brakuje księży, płci męskiej. Więc zajęła się tym kobieta. Myślicie, że to koniec? Nie, nie, nie. To nie koniec tego błędu. To, co teraz usłyszycie, przyprawi was o dreszcze. Kolejne trzy kobiety idą dalej. Nazywające się kapłankami katolickimi odprawiają mszę świętą w internecie, łącząc swoje obowiązki z pracą w, Ministerstwie Sprawiedliwości Społecznej. Skąd my, Polacy, szczególnie ci, którzy na własnej skórze odczuli dobrodziejstwo komunizmu, znamy? Swoją drogą myślę, że te nazwy, czy ta nazwa spodobałaby się naszemu papieżowi Franciszkowi, który lubi wolność, równość i braterstwo. Nie wierzycie? Poczytajcie sobie proszę encyklikę Fratelli Tutti ojca świętego Franciszka o braterstwie i przyjaźni społecznej. Pytanie pozostaje aktualne, czy w ogóle coś z niej zrozumiecie. Najwidoczniej kobiety kapłanki mają wsparcie w postępowych siłach w kościele, ponieważ temat wyświęcania kobiet stał się jednym z głównych punktów na ostatnim synodzie. I znowu, nie wierzycie? Zachęcam do obejrzenia mojego odcinka na temat dubiów. Link wyświetla się teraz na ekranie. I chociaż papież Franciszek jasno wypowiada się przeciwko takiemu rozwiązaniu, to niebawem może się okazać, jak w przypadku kobiet szafarek i reformy samej mszy świętej, że pod pewnymi warunkami będzie można w kościele takie rozwiązanie dopuścić. Czyli kobieta będzie mogła być kapłanem w pewnej sytuacji. Napiszcie w komentarzu. Nie zgadzam się, aby kobieta była kapłanem. Jak się okazuje, marsz niewiast w stronę kapłaństwa trwa już 20 lat i przybiera na sile. Podobnie było z ruchem odnowy liturgicznej, który umysłami niestrudzonych postępowców odbył, jak się potem okazało, niszczycielski marsz przez instytucję Kościoła. Ale o tym opowiem w kolejnym odcinku. To było najgorsze dla mnie przy odprawianiu nowej mszy świętej. Odwrócenia w stronę ludu. I powiem tak jak po święceniach. Etiam pro meo rate. No, to już tylko starsze pokolenie wie, jak się odpowiada. Nie łudźmy się, moi drodzy. Jeśli katolicy konserwatywni, czy po prostu wierzący, rozsądni katolicy nie stawią tym diabelskim zapędom czoła i okażą swoją bierność, za kolejne 20 lat ten feministyczny ruch zagubionych duchowo kobiet inspirowanych marksistowską ideologią nabierze na sile i zacznie dyktować stolicy apostolskiej warunki. Wtedy my obudzimy się w całkowicie nowej rzeczywistości, dużo gorszej niż dzisiaj. Rzeczywistości niekatolickiej, rzeczywistości, która dla wielu z nas będzie po prostu nie do zniesienia. Muszę was teraz zmartwić niestety, ale to nie jest koniec tego błędu. W 2015 roku Hiszpanka identyfikująca się jako mężczyzna o imieniu Alex Salinas zapragnęła zostać ojcem chrzestnym swojego siostrzeńca. Wtedy to Kongregacja Nauki Wiary w 2015 roku, prowadzona przez katolickiego kardynała Ludwika Müllera, nie wyraziła zgody na takie praktyki, uznając je za niezgodne z nauką Kościoła. Uznano, że osoby transseksualne nie są w stanie wywiązać się z obowiązków rodziców chrzestnych, ponieważ ich życie nie jest zgodne z prawdą zawartą w Ewangelii. Pomyślicie, dobrze kardynał powiedział, temat mamy zamknięty. I tu was
zmartwię, ponieważ czas płynie, mija 8 lat i co? Przed naszymi oczami pojawia się następujący nagłówek i to na stronach Watykanu. Watykan stwierdza, że katolik transpłciowy może zostać ojcem chrzestnym. W dokumencie zatwierdzonym przez papieża Franciszka czytamy, że katolicy transpłciowi mogą przyjmować chrzest, być rodzicami chrzestnymi i być świadkami na katolickich ślubach, co stanowi wyraźną zmianę kierunku po latach krytycznych wypowiedzi samego papieża Franciszka, jak i papieża Benedykta XVI. Zróbmy małą retrospekcję. Zobaczcie, co na przestrzeni kilku lat, ostatnich kilku lat, mówił sam papież Franciszek na ten temat. W 2015 roku w wywiadzie dla włoskich dziennikarzy Ojciec Święty stwierdził, że teoria płci jest niezgodna z porządkiem stworzenia, porównując ją do broni nuklearnej. Ciężki kaliber, przyznacie. Rok później, podczas spotkania z polskimi biskupami, papież stwierdził: straszne jest to, że dzieci uczą się w szkołach, że każdy może wybrać płeć. I nazwał to unicestwieniem człowieka jako obrazu Boga. Znowu, ostro. W dokumencie z 2019 roku zatytułowanym Stworzą ich mężczyzną i kobietą, który z jakichś powodów już nie został podpisany przez papieża Franciszka, ale został wydany przez Watykan. Watykan wydał swój pierwszy dokument właśnie dotyczący teorii płci, odrzucając tożsamość transpłciową jako niejasną koncepcję wolności i próbę unicestwienia natury. Franciszek ponownie nazwał ideologię gender niebezpieczną kolonizacją ideologiczną w wywiadzie dla argentyńskiej gazety La Nación w marcu 2023 roku, gdzie stwierdza, że zaciera ona różnicę oraz wartość mężczyzn i kobiet. Co takiego stało się kilka miesięcy później, to jest 31 października 2023 roku, że papież Franciszek podpisuje przygotowane przez swojego kolegę, arcybiskupa i przewodniczącego Kongregacji Nauki i Wiary, Wiktora Fernandeza, list, w którym czytamy: transseksualista może przyjąć chrzest na takich samych warunkach jak pozostali wierni, jeżeli nie zachodzą sytuacje, w których istnieje ryzyko wywołania publicznego zgorszenia lub dezorientacji wśród wiernych. Punkt drugi. Pod pewnymi warunkami dorosły transseksualista może zostać dopuszczony do roli ojca chrzestnego lub matki chrzestnej. Punkt trzeci. W obecnym powszechnym ustawodawstwie kanonicznym nie ma niczego, co by zabraniało, aby osoba transseksualna była świadkiem ślubu. I teraz ja podtrzymuję pytanie, co musiało się zdarzyć w przeciągu tych 6 miesięcy, że doszło do tak radykalnej zmiany poglądów papieża Franciszka? Tym listem Kościół katolicki uznaje słuszność postulatów ideologii gender. A to już jest jawna herezja. Warto tutaj wspomnieć, kto jest obecnie przewodniczącym Kongregacji Nauki Wiary, która wydała ten kontrowersyjny list. Jest nim niejaki Wiktor Fernandez, arcybiskup argumentujący, że błogosławienie związków osób tej samej płci jest okej. Jest również propagatorem tęczowej ideologii, podejrzany o tuszowanie nadużyć seksualnych w swojej parafii oraz jest autorem książki pod tytułem, uwaga, Uzdrów mnie swoimi ustami, sztuka całowania, gdzie w sprośny sposób opisuje swoje fantazje erotyczne. Mówimy o biskupie, arcybiskupie. Wygląda na to, że jedynym kryterium, jaki kierował się papież w wyborze tego arcybiskupa, był fakt, że są to koledzy z dawnych lat. Przypomnijmy tylko, że Kongregacja Nauki Wiary przez wieki stała na straży moralności, czystości nauki i wiary. No więc jak ma tą swoją podstawową rolę teraz spełniać, kiedy na jej czele stoi, no właśnie, jakbyście nazwali arcybiskupa z takimi upodobaniami? Napiszcie sami w komentarzu. Kardynał Grzegorz Ryś został członkiem dygasterii do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Ogłoszona kilka dni temu przez biuro prasowe Stolicy Apostolskiej decyzja może być sporym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę kreatywność kardynała, którą metropolita łódzki zaprezentował 13 września 2021 roku w czasie spotkania modlitewnego Arena Młodych,
o nazwie Reset w Łodzi. W pewnym momencie trwania fajnego spotkania, jak to się dzisiaj mówi, hierarcha ogłosił, że pragnie przemienić leżący na stole chleb w ciało Chrystusa. Następnie starał się pokrętnie wytłumaczyć, że koncert, w którym młodzi od już kilku godzin uczestniczyli, w rzeczywistości jest mszą świętą. A obrzędy wstępne i liturgia słowa już się dokonały. Ja wiem, że jesteście trochę zaskoczeni, nikt nie wiedział, że jest na mszy, ale wszystkie elementy mszy świętej były, chcę wam powiedzieć. Począwszy od należę do ciebie, Boże Ojcze. Msza święta zaczyna się od znaku krzyża. Ale no jak to, no? No przecież pan sam przed chwilą powiedział, że to ten, no... Nonsens. Ja się z panem zgadzam. To jest nonsens, ale tylko pozornie, proszę pana. Mam szczerą nadzieję, że kardynał Ryś poważnie podejdzie do tej nominacji i sumiennie przestuduje elementy liturgii katolickiej, tej sprzed 1962 roku, tak aby nigdy więcej nie wprowadzał wiernych w błąd, a tym bardziej młodych ludzi, którzy w większości nie mają pojęcia, czym jest katolicka msza święta, bo nikt im tego nie wytłumaczył. Módlmy się o nawrócenie kardynała Rysia, a tak przy okazji, skoro jesteśmy w tym niekoniecznie szacownym, ale na pewno postępowym gronie, to czy wiecie może, co dzieje się z ojcem Szustakiem? Bo mam wrażenie, jakby się ojciec nieco wyciszył. Czy ta wypowiedź na temat episkopatu, może kiedyś tam, którą wypowiedział, mu zaszkodziła? Po tym, co teraz powiem, na pewno ani kardynał Ryś, ani ojciec Szustek się nie ucieszą, ponieważ wygląda na to, że konserwatywna część Kościoła katolickiego nabiera na sile, czego oznaką jest między innymi program, artykuł w BBC, który się pojawił o tytule Ci pobożni młodzi katolicy przyjmują stare zwyczaje, które nawet sam Kościół określił jako zacofane. Amerykanin Ryan Brady 2 lata temu dowiaduje się o mszy trydenckiej i postanawia wziąć ze sobą aparat i wyruszyć w drogę, która okazuje się przełomowa dla jego życia duchowego. Bo to, co zobaczy i zarejestruje, przechodzi jego najśmielsze wyobrażenia. W swego rodzaju kontrreformacji miliony pobożnych wiernych lgnie do tradycji Kościoła katolickiego, a to nie podoba się Watykanowi. Stąd zakazywanie przez Rzym odprawiania katolickiej mszy wszechczasów, bo za mszą wszechczasów idzie nauka katolicka tradycyjna. Dlatego są prześladowani kapłani i świeccy. Wiem bardzo dobrze, o czym mówię, bo bardzo dużo rozmów przeprowadziłem z kapłanami świeckimi, którzy czują się prześladowani. Zeszłej wiosny papież Franciszek prywatnie powiedział grupie jezuitów, że martwi się, że sprzeciw tradycjonalistów przeciwko postępowi spowoduje, uwaga, zacofanie Kościoła. Papież tradycję katolicką, która wydała setki świętych, nazywa zacofaniem. Muszę niestety zmartwić Ojca Świętego, ponieważ nowe badania przeprowadzone przez Katolicki Uniwersytet w Ameryce na próbie reprezentatywnej 10 tysięcy księży z ogółu 37 tysięcy, więc dobra próba, nie pozostawiają złudzeń. Coraz więcej młodych księży zwraca się ku tradycji, tym samym dostrzega błędy w nauce dzisiejszego Kościoła i samego papieża. Zerknijcie sami. Większość księży wyświęconych po 2020 roku uważa się za konserwatywnych lub ortodoksyjnych, podczas gdy jest coraz mniej tzw. postępowych księży. Odsetek nowych księży, którzy uważają się za politycznie liberalnych lub teologicznie postępowych, stale od czasu Soboru Watykańskiego II spada. Raport stwierdza dalej. Ponad połowa księży, którzy zostali wyświęceni od 2010 roku, widzi siebie po stronie konserwatywnej. Żaden z ankietowanych księży, którzy zostali wyświęceni po 2020 roku, nie opisał siebie jako bardzo postępowy. 86% księży, tych najmłodszych, opisuje siebie jako konserwatywny ortodoksyjny lub bardzo konserwatywny ortodoksyjny. Przy czym tylko 14% określa siebie jako pośrodku teologicznie postępowi i bardzo postępowi. Co ważne, kiedyś ci księża stanowili 68% nowych ordynacji. Dzisiaj liczba ta zmniejszyła się prawie do zera. Innymi słowy, im młodszy ksiądz, tym większe zastrzeżenia w stosunku do papieża.
A niedawne odwołanie konserwatywnego biskupa Stricklanda z Teksasu tylko potwierdza niechęć papieża Franciszka do katolików, którzy umiłowali mszę wszechczasów i tradycyjną naukę Kościoła. Obserwując ostatnie ruchy papieża Franciszka i nominacje, gdzie na najważniejsze stanowiska i urzędy mianowani są skrajnie postępowi biskupi, jednocześnie eliminowani są z tychże stanowisk biskupi konserwatywni i tradycyjni, nie ma wątpliwości, że w łonie Kościoła trwa wojna, której efektem są po prostu czystki. A ty po której stronie jesteś? Po stronie postępowej czy tradycyjnej? Napisz w komentarzu. Kilka miesięcy temu, kiedy pierwszy raz podałem informację na temat zainteresowania FBI środowiskiem tradycyjnych katolików w USA, spotkałem się z zarzutami o podawanie informacji nieprawdziwych. Dlatego dzisiaj postanowiłem, że przekażę Wam list, którego tytuł brzmi Zainteresowanie biura śledczego brutalnymi ekstremistami w środowisku powiązanym z radykalną, tradycjonalistyczną ideologią katolicką o podłożu rasowym lub etnicznym, które prawie na pewno stwarza nowe możliwości łagodzenia skutków tych zagrożeń. No i mamy taki tytuł, którego nikt nie rozumie, ale okej. Dokument ten wyróżnia katolików, którzy są zainteresowani tradycyjną mszą łacińską jako potencjalnie, uwaga, powiązanych z brutalnymi grupami ekstremistycznymi. Dokument najwyraźniej wyciekł z zasobów FBI, które teraz twierdzi, że wycofuje ten dokument, ponieważ, cytat, nie spełnia on naszych rygorystycznych standardów. I znowu, cokolwiek to znaczy. W samym dokumencie, wśród grup, które znalazły się na liście rzekomych grup nienawiści, są po prostu konserwatywne grupy pro-life, jak Alliance Defending Freedom, Family Research Council, Act for America, Center for Security Policy i American Freedom Law Center. Dokument również wskazuje jako zagrożenie popularne, tradycyjne kanały amerykańskie na YouTube, jak Tradition in Action, The Remnant, Culture Wars Magazine i Fatima Crusader. Co prawda biuro wskazuje na różnicę pomiędzy radykalnymi, tradycyjnymi katolikami, a katolikami, którzy po prostu są tradycyjni i umiłowali mszę wszechczasów, jednak pod wątpliwość należy poddać metodologię, według której biuro oceni, który katolik jest jeszcze tradycyjny, a który już jest radykalny. O klasyfikacji na pewno decydować będą poglądy polityczne oficerów śledczych, a to oznacza nowy komunizm. 25 października w wieku 102 lat zmarła Wanda Pułtawska, katoliczka, patriotka i lekarka, specjalistka w dziedzinie psychiatrii. Była przyjaciółką Jana Pawła II, a także znaną działaczką pro-life, której stwierdzenie człowiek nie dlatego żyje, że się urodził, tylko dlatego się rodzi, że żyje, jest doskonałym potwierdzeniem odwiecznej prawdy, której boją się wszelkiej maści aborcjoniści. Na zakończenie bardzo Wam z całego serca dziękuję za ten wspaniały odzew, za maile, komentarze, które do nas wysyłacie, w których okazujecie nam Waszą wdzięczność i wsparcie. Dodaje nam to naprawdę sił i motywacji do dalszych działań dla tych wszystkich, którzy chcą bardziej zgłębić naukę katolicką i tradycję Kościoła katolickiego. A szczerze Wam serca polecam i naprawdę rekomenduję jej zgłębianie. Serdecznie polecam przygotowany przez nas katolicki pakiet startowy. Znajdziecie tam katolickie książki, które naprawdę warto przeczytać. Link do pakietu znajdziecie pod tym odcinkiem. Gdybyście byli ze świata, świat by Was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja Was wybrałem sobie ze świata, dlatego Was świat nienawidzi. Jeżeli mnie prześladowali, to i Was będą prześladować. Módlmy się za kapłanów, biskupów i papieża Franciszka, aby stał na straży tego, co zawsze, wszędzie i przez wszystkich było wyznawane, oraz aby zamiast walczyć z katolikami tradycyjnymi, którzy kochają mszę świętą i tradycję katolicką, otoczył ich swoją ojcowską miłością, z troską i braterskim upomnieniem. Jako wierni Kościoła dbajmy o należyte sprawowanie liturgii. Napominajmy kapłanów, którzy jawnie sprzeniewierzają się nauce Pana Jezusa i zapisom kodeksu prawa
kanonicznego. Pamiętajcie, żaden kapłan, biskup czy papież nie ma prawa odmówić wam Komunii Świętej na kolanach i do ust. Obudźmy się i dawajmy świadectwo wiary innym. Trudno być katolikiem, ale naprawdę warto. Na chwałę Bożą, z Panem Bogiem. Wszystkie systemy filozoficzne mijają jak cienie, a msza po staremu się odprawia, iż ona jedna obiecuje dalszy i nieprzerwany ciąg.